Hej, cześć, witam was w kolejnym odcinku naszych przygód z Wanderwel. Dobra, dzisiaj właśnie znaleźliśmy się przed Ilinubi, szczątkami świętego. Udało nam się wydostać z tej jaskini. W poprzednim odcinku zaraziliśmy się spaczeniem, więc trzeba sobie z tym poradzić. Pierwsza rzecz, jaką należy zrobić, to udajmy się do Gnarmog, a później wrócimy do naszego zleceniodawcy i szefa, Kajusa Kosadesa, mistrza szpiegów. Co to, śniący? Cholera. Budzisz się i zasypiasz. No, widzę, że się teraz masa śniących się tutaj pojawiła. Pojawił się jeden, to pojawi się ich zaraz wszędzie cała masa. Jeden dreamer więcej. Tylko tutaj, a co będzie dalej? Tych dreamerów się później zrobi. Kilku i jeszcze trochę. Cierpisz na spaczenie, obcy, to wyrok śmierci, ta choroba jest nieuleczalna. Odejdź ode mnie, daleko ode mnie. Nikt nas już nie lubi. Trzeba porozmawiać z Kajusem. Bez tego będzie krucho. Kurczę, do Chlaoad byśmy pojechali, albo do Kul. Tak, bo z Kul możemy udać się do łazika. Jestem ciekaw, ilu jeszcze dreamerów nas zaskoczy po drodze. Ciul wie, gdzie się ci dreamerzy pojawią. Naprawdę potrafią pojawić się wszędzie, praktycznie. Podróż. Aldruhn. Z Aldruhnu damy się bezpośrednio do Balmory, a z Balmory będziemy mogli już bezpośrednio iść do Kajusa. Aha, trochę nasze się statystyki już zmieniają. Trzeba sobie z tym poradzić jak najszybciej, chociaż właściwie nie trzeba, bo można grać tak długo z tym spaczeniem, żeby nasze statystyki się powiększyły, a inne obniżyły, a później zwiększać te statystyki, które się obniżyły, tak? Wcześniej zwiększając te, które się jeszcze zwiększą, żeby mieć więcej niż setkę. Dobra, czas przyszedł porozmawiać z Kajusem. Oto przed nami stoi Kajus Kosades. Omówić swe rozkazy. Po śmierci Dago Tagaresa, kaplica szóstego rodu nie stanowi już zagrożenia. Niewątpliwie zasługujesz na awans do rangi podróżnika. Niepokoi mnie twoje spaczenie, ale i tutaj mam dla ciebie dobre wieści. Wypytałem moich informatorów o istniejące lekarstwa na wypadek, gdyby ta paskudna choroba dopadła cię podczas wykonywania misji. Szybki Eddie twierdzi, że najlepiej będzie zwrócić się do Diva i Tafyra, starego maga Telwanii, który prowadzi dom spaczonych. Azyl dla ofiar choroby. Interesujące jest to, że my już tam byliśmy. Masz, weź ten artefakt Wemerów i tysiąc smoków. Udasz się do Telfyr. Divat chętnie przejmie ten artefakt. Taki prezent powinien go zjednać dla naszej sprawy. Złoto powinno pokryć wydatki. Weź te mikstury lewitacji. Podobno przydają się w wieżach Telwanii. Magowie najwyraźniej nie korzystają ze schodów. No cóż, to prawda. Dalej, ruszaj w drogę i wylecz jakoś to spaczenie. Gdy skończy, wróć do mnie jak najszybciej. Chyba wiem, jak można zdobyć zaginione przepowiednie, o których mówi Anibani Mesa. Okej. Okay. Dobra, jestem za tym, byśmy się przespali przed podróżą, 24 godziny. Później się wyleczymy z tej choroby. Oho, już mamy sen. W twoim śnie wysoka postać w złotej masce zwróciła się do ciebie. Lordzie Nerevarze Indoril, Haerez Dania. Dawno zapomniana. Powstanie na nowo. Trzech cię zdradziło, trzech okłamało. Jeden zdradzony przez ciebie. Był po trzykroć wierniejszy. Lord Worin Dagot. Dagotur, lojalny sługa, wierny przyjaciel. Zaprasza cię teraz na Czerwoną Górę. Tam zerwiesz okowy, zrzucisz skórę grzechu i oczyścisz Morrowind Zenua. No, mamy tutaj już sny. Warto o tym pogadać również z Kajusem znowu.
Warto tutaj dodać fakt, że te wszystkie sny i te wszystkie opowieści dają trochę szersze spojrzenie na całą tę historię. Szersze spojrzenie na całą historię, jaka się tutaj pojawia, samego Dagota i całej reszty. O, kolejny Dreamer. Tu jeszcze się chyba pojawia. Interesujące jest to, że była taka modyfikacja, która jeszcze powiększa to wszystko, co tu się dzieje. Potrafią się czasem nawet pojawić takie rzeczy jak kramiki nawet. Kramy tego szóstego rodu. Proszę, no ale pohandlujesz ze mną, mimo że nie lubisz spaczenia. Okej, pozbyliśmy się dwóch rękawic. Teraz myślę, że najlepiej będzie udać się do świątyni, by się wyleczyć z tych chorób. A później będzie można udać się do... blablabla, jak się nazywało? Telfyr. A żeby udać się do Telfyr, to do obozu Erbenisum albo do domu Rosomaka. Mam nadzieję, że udamy się do Sandishmory. To będzie chyba najlepsze wyjście. Oczywiście. Obniżona inteligencja i te wszystkie inne rzeczy. Kosztem zwiększenia pozostałych, takich jak siła i zręczność chyba, czy zwinność. Nie. Czy w każdym razie to się nie pokazuje, ale nam zwiększa. Kurczę, po co ja tu idę? Trzeba iść do gildii przecież, będzie najprościej. Przez gildię będzie najprościej, tak mi się wydaje. Będzie można bezpośrednio iść do domu Rosomaka. Z domu Rosomaka już się przejdziemy. Innego wyjścia raczej nie będzie. Oj, wiem, że wy nie lubicie spaczenia wszyscy, no. Ale ja się z tego wyleczę, więc spokojnie, spokojnie, zaraz się spaczenia pozbędziemy. Ciekawe, czy gildia też nie lubi tego, że jesteśmy spaczeni. Widzę, że sporo wiesz, cwaniaczku. O proszę, przywrócenie współczynników. Proszę, to dalej nie chce nam wyleczyć spaczenia. Ale przynajmniej przywróciło nam współczynniki. Tak mi się wydaje. Fajne jest to, że w kaplicach 9 można właśnie się o to modlić, a w kaplicach Trójcy niestety nie ma takiej możliwości. Okej, to teraz buty chodzenia po wodzie. I lecimy do do Telfyr. Telfyr wcale nie jest daleko od Sandishmory, to jest ledwie kilka wysepek. 2-3 minuty drogi. A nie, jednak szybkość obniżyła nam na stałe chyba. Pozostałe mam zwiększone z innego powodu. O, spaczenie, premia do współczynnika. Wytrzymałość. Proszę, no. Nie ma tak stracić te współczynniki na korzyść siły. I czyli co to jeszcze jest? To zwinność? Siła, nie, siła woli chyba. Nie wiem, nie chcę. Jeszcze raz sprawdźmy. Spaczenie, zwiększa siłość, wytrzymałość tylko. O, tam już widzę w tle Telfyr. Wspominałem kiedyś, że Telfyr wiąże się z misjami, które możemy wykonać dla rodu Chlalu. I to jest prawda, jednakże... my tych misji nie będziemy wykonywać, jest to związane z tym, że jesteśmy w domu Redoran, którego nie wiem, czy zadania wszystkie ukończymy. Lecz myślę, że kiedyś może. O, super, zapadliśmy się w łódź. Jej, jesteśmy w łodzi, super.
kim jesteś? Kapitan. No widzę, że jesteś kapitanem. Twoje spaczenie ulega pogorszeniu. Czy to już jest na stałe, tak? Do you want something from me? A ja sobie wyuczę u niej średni pancerz na maksa, bo widzę, że ma maksa. A czemu nie? Spaczenie się pogorszy, to trudno. To chyba co 24 godziny się pogarsza, czy co jakiś tam czas dłuższy. Czy ile ona tego ma? No, będziemy mieli 100 pancerza chyba. No proszę, nawet nie spodziewałem się, że będę miał 100. Jej, średni pancerz opanowany na 100. Ile mamy spaczenia? O, cały czas zamieniają nam się współczynniki. Ale to nawet dobrze, bo szybkość będziemy mogli jeszcze zwiększać. W sumie bym odpoczął godzinę, ale... Okej, okay, salony Ksowa. Idźmy porozmawiać z naszym Telfyrem, który jest na samej górze. Ja nie lubię tutaj włazić, bo Telfyr się blokuje wszystko. Okej, okay, Telfyrze, gdzie jesteś? Tu jesteś. Okej. Okay. Cześć, Divitefyr. No, masz tu ciekawy dwumiarowy przedmiot. Co mi o nim powiesz? A, widzisz. Is there something you need? Dwumiarowy przedmiot. Dajmy mu artefakt w prezencie. Podarunek dla mnie, mądre posunięcie, naprawdę mądre. Wiesz, że jestem kolekcjonerem, że taki podarek z pewnością mnie ucieszy. Gratuluję zdolności dyplomatycznych. Tylko co próbujesz osiągnąć? Chcesz, aby wielki Divat udzielił ci porady do skwiercia boska choroba? Albo muszę plądrować lochy, albo poślinić się oglądając moje córki? No, zobaczmy. W probówce? O Boże. Stary zbereźnik. Plądrowanie lochów. No cóż, Dunmerowie żyją bardzo długo, jak wszyscy merowie praktycznie. No cóż, dobra, boska choroba. Spaczenie wymyka się z klasyfikacji, a jego podstawy są niejasne, niemal graniczące z cudem, a ponadto znacznie subtelniejsze niż niejeden urok i potężniejsze od konwencjonalnej magii. Ja uważam, że jest to boska klątwa lub błogosławieństwo, może jedno i drugie. Dla ofiary śmiertelne spaczenie i jego cudowna natura są niedostrzegalne. Choroba ta niszczy wszak ciało i umysł. Dla czarodzieja jednak wielka i wspaniała tajemnica, zagadka warta poświęcenia całego życia na badania. Ciekawe, wiesz, że śmiertelnie spaczenia czyni nosiciela niewrażliwym na choroby? O, czyli jak teraz się na nic nie zarażę. Mając spaczenie, znasz przepowiednię Nerwerajczyku? Pielni twierdzą, że Nerwerajczyk będzie odporny na choroby. Pomyślałem sobie, kto wie... Może wśród moich pacjentów jest właśnie taki legendarny Nerwerajczyk, a ja nawet o tym nie wiem. Ha! Nerwerajczyk może być w istocie obrzydliwym, spaczonym potworem, w dodatku szalonym jak bagienny szczur. To by dopiero było zabawne, nie sądzisz? No, gościu jest trochę szalony. To fascynująca historia, a zatem sądzisz, że Nerwerajczyk mógł się w ciebie wcielić? Rzeczywiście to nic nie znaczy. Ofiary spaczenia miewają przeróżne urojenia, chociaż niech pomyślę. O kurczę.
Oto mikstura. Teoretycznie powinna leczyć śmiertelne spaczenie. Niestety nie działa. Pewnie by cię zabiła, tak jak zabija wszystkich moich pacjentów doświadczalnych. Z drugiej strony nie masz nic do stracenia. Zanim ci ją dam, odwiedź dom spaczonych. Zobaczysz, co cię czeka, jeśli nie zażyjesz mikstury. A kiedy już tam będziesz, możesz dać mi przysługę. Jagrum Bagarn to mój najstarszy pacjent. Naprawię dla mnie różne rzeczy. Doznajesz od niego parę butów. Przynieś je do mnie, a otrzymasz miksturę. Więc dostaliśmy zadanie, tak? Musimy iść po tę miksturę. Mając tę miksturę, będziemy mogli zobaczyć, czy zadziała. Ja się z wami pożegnam i w następnym odcinku zejdziemy do domu spaczonych już drugi raz. Specjalnie po to, żeby dostać tę miksturę. I zobaczymy, jakie będą tego efekty. Cześć!